nieobciążona przetwornica podłączona do oscyloskopu. Tak wygląda przebieg oraz napięcia. Zmierzę teraz to samo, ale przy obciążeniu zasilaczem. Podłączyłem mały zasilacz tak, aby chociaż w minimalnym stopniu obciążyć przetwornicę. Podłączony jest, jak widać. A tak wygląda oscylogram napięcia oraz pomiary tego napięcia wykonane przez oscyloskop przy przetwornicy obciążonej minimalnym obciążeniem. Podłączyłem pod przetwornicę żarówkę 57-watową halogenową na 230 V. Uruchomię teraz przetwornicę. Widać częstotliwość, napięcia i kształt przebiegu. Użyję teraz lutownicy jako obciążenia. Na początek tak się zmieniają wskazania. Współczynnik power factor dla lutownicy, przypomnę, oraz przebieg napięcia. Słychać będzie na filmie, kiedy ją włączam i wyłączam.